Kolejne krótkie wnioski. Za co kocham dwójkę Hitmana? Mamy normalną, legalną walizeczkę i mogę z nią sobie poradować, a w środku walizeczki otóż jest snajperka, prawda? Jak to brzmi dumnie. Więc to jest piękne! Czemu jedynka tego nie oferowała od razu? O, matko, matko. Widzę, że naprawdę poprawili i to mi się podoba. Pytanie moje drugie jest takie. Czy ty jesteś w stanie wejść... Głąbie! Walizka! Dobra, wydobądź Jaggera. Jego sobie już możesz założyć. O, montuje. Ojo, jaki fachura. Dobra, jeszcze jakbyś tak wszedł na górę, to już byłoby optimum. Dobra. Bo cóż by powiedzieć tutaj za długo? No to będziemy już 4 minuty wyłączony z monitoring. I tyle w sumie zrobiłam. Znalazłam łom. Łomem tu otworzyłam wejście. I znalazłam się tutaj. Teraz sobie uruchomimy fajerwerki. Poczekamy na naszą dwójkę. I dokonamy dzieła. Bo oni są... O Jezu, hen. A w sumie mówię, uzależniłam się od Hitmana. Wiedziałam, że tak będzie. Znaczy nie, nie wiedziałam, że tak będzie. Nie miałam pojęcia, że tak będzie. Po prostu dwójka mi tak podpasowała pod względem balansu i tych poprawek niewielkich. Zmienili! I mnie zatkało! Inaczej to wygląda. Zupełnie inaczej. Ale dalej nie mam zbliżenia, chyba że nie umiem zbliżać. Ja może jeszcze sprawdzę w mapowaniu. Może to jest po prostu Jagger, ta luneta po prostu się nie znam na snajperkach. Może po prostu ta luneta nie ma zbliżenia, ale to jest głupie. Dlaczego dali po bokach takie, o tutaj 3, 4, 5, 6, nie? I lekko się rusza. Super, rusza się lekutko. O Jezu, no już tu jest, ale na tego muszę poczekać, bo chcę zrobić to szybko. I sterowanie... Co daje mi Shift? Czy Shift mi... Tak, Shift mi na chwilę stabilizuje ekran. No dobra, to ona jest tu. On tutaj będzie za chwilę. Może jak to się ustawić, żeby... Czy ty możesz strzelać z kutków? Jesteś stabilniejszy? Okej, ona jest. Ja chcę zrobić to w ciągu 10 sekund, bo tam też był taki achievement w jedynce. Nie wiem, jak jest teraz w tym... Boże, jak to zrobić, żeby nie spodłować tej odległości? Dobra, on już tu jest. Niunia, weź się wychyl. Bo wiesz, on się będzie tu ruszał. I się chyba, nie wiem, czy on się wścieka, czy się... Co tam? Teraz on. Dawaj. Pięknie! Przepięknie! Wiem, że do exit, tylko że trzeba zjechać. Schować z powrotem. Schowaj przedmiot. To ja muszę sobie jeszcze zaznaczyć, co ja chcę schować. Mógłbyś się streścić? Wiesz, fachury to robią szybciej! Ale że się upchał! No i co? I musimy dać dyla. Tylko, że nie mam do motorówki klucza, więc bo uciekniemy drzwiami jakimś wejściem uciekniemy, ewentualnie helikopterem, bo kurde jest najbliżej, bo... Oj, chyba helikopterem. Bo chyba trochę się boję, że mnie tu zaraz znajdą. Dobra. Ja dla mnie... No. Zawsze się musi na siebie odstawić. Zobaczymy, jak to podsumuje gra. Czy coś wbiliśmy za to? Jest. Tak przy wszystkich. Owszem, tak przy wszystkich. Jestem niedobra. Okej, okay, co my tu jeszcze mamy? Punkt doświadczenia, co strzały w głowę, zabójstwo bronią palną przez wszystkich. No dobra, premia za czas.
Zdobył to klucz, bo jest w podziemiach. Podziemiach? Klucz do wszystkich drzwi w pałacu, po prostu. Chyba. Dobra, rankingi to nie ma co tutaj już patrzeć, bo to wiem, tylko że to są oszusty. Jak ktoś to robi w 31 sekund? Czy to jest niewykonalne? Wydaje, że to są jacyś kurcze cheaterzy. No ale cheatować to trzeba umieć, żeby nie było wstydu. Żeby nie było widać, że się cheatuje. Teraz, czy nam się coś odblokowało jeszcze? Pistolet maszynowy, no potrzebny mi jak rybie ręcznik. Ogród pałacowy, jako początkowy. I już nie będę nagrywać, nie będę, tak sobie obiecałam. Pa, pa.